Witam Cię na moim kanale. Skoro tutaj trafiłeś, to pewnie jesteś ciekawy, co nowego mam do powiedzenia na temat ciśnienia, którym zajmowałem się w poprzednim filmie. Tym razem opowiem o ciśnieniu hydrostatycznym i ciśnieniu atmosferycznym. Myślę, że od razu wrzucę Was na głęboką wodę i wykonam kilka doświadczeń, które mogą nam pomóc w zrozumieniu tych zagadnień. Takie dość typowe doświadczenie, które bardzo często możemy spotkać na zajęciach fizyki, czy też w internetach, to doświadczenie z butelką i wodą. Gdy w butelce wykonamy otwory na jej różnych wysokościach, to okaże się, że woda z tych otworów nie wypływa tak samo. Można zauważyć, że im niżej umieszczono otwór, tym silniejszy strumień wody wypływa i tym większy ma zasięg. Zasięg wody musi więc od czegoś zależeć. Mając strzykawkę i wodę w jej wnętrzu, łatwo zauważyć, że zasięg wody musi zależeć od siły, z jaką ściskam tłok, ale też od powierzchni dyszy, przez którą wylatuje woda. Te dwie wielkości, siła nacisku i powierzchnia, jest nam już dobrze znana z poprzedniego filmu i wielkości te opisują wywierane ciśnienie. Z tego też wynika, że im mocniej ściskam, czyli im większa siła nacisku, tym większe ciśnienie i tym większy zasięg wypływającej wody. Prowadzi to do wniosku, że na umieszczone coraz niżej otwory musi działać coraz większe ciśnienie, powodując coraz większy zasięg wylatującej wody. Oczywiście jest to jedynie opis jakościowy, czyli stwierdzenie pewnej zależności między głębokością a ciśnieniem. Do opisu ilościowego, czyli zawierającego pewne wartości liczbowe, musimy posłużyć się bardziej specjalistycznym sprzętem. W tym celu skonstruowałem układ składający się z prawie 2-metrowej rury z pleksji, do której nalałem wody. W skład zestawu wchodzi też lejek. Będę go w tej wodzie zatapiał. Jego wylot przyłączam nieściśliwym przewodem do manometru. Manometr wskaże nam ciśnienie wody na danej głębokości. Manometr to urządzenie do pomiaru nadciśnienia w układzie. Jego punkt 0 na skali informuje nas o tym, że w układzie nie ma ciśnienia. Oznacza to, że nie rejestruje on ciśnienia atmosferycznego, z którym mamy do czynienia na co dzień. Gdy w układzie pojawi się dodatkowe ciśnienie, to wskazówka manometru wychyla się na odpowiednią wartość podawaną w wybranej jednostce ciśnienia. Wróćmy do doświadczenia. Zatapiając lejek zauważam, że faktycznie zwiększając głębokość, na której znajduje się lejek, zwiększa się wywierane na niego ciśnienie. Na głębokości około 1,6 metra odczytywane ciśnienie wynosiło w przybliżeniu 16 setnych kilofuntów na centymetr kwadratowy. Jest to rzadko spotykana jednostka, więc przeliczę ją na nasze. I jest to około 157 hektopaskali. Oczywiście, aby za każdym razem nie latać z lejkiem i manometrem, by mierzyć ciśnienie na danej głębokości, o wiele lepszym pomysłem jest nauczenie się pewnego wzoru na ciśnienie hydrostatyczne. Równanie to możemy zapisać w postaci P to się równa D razy G razy H. Czyli ciśnienie na danej głębokości jest iloczynem gęstości cieczy, w której to ciśnienie badamy, przyspieszenia ziemskiego i wysokości słupa cieczy. Podstawiając do wzoru wcześniej wspomnianą głębokość 1,6 metra i przyjmując gęstość wody jako 1000 kg na metr sześcienny, możemy powiedzieć, że wzór ten jest faktycznie poprawny, ponieważ manometr wskazał podobną wartość. Oczywiście należałoby tu dodać błąd pomiaru manometru i pomiaru głębokości, no ale na oko uzyskany wynik ze wzoru wygląda na poprawny. Uzyskane ciśnienie na głębokości 1,6 metra nie jest szczególnie duże. Sprawdźmy jednak, co się stanie, gdy słup wody, czyli głębokość zanurzenia, będzie odrobinę większa. W tym celu swoim magicznym ołówkiem narysuję łódź podwodną, którą wykorzystam w autorskiej animacji. Na pokładzie łodzi uruchomię głębokościomierz i manometr. Manometr będzie wskazywał ciśnienie w kilopaskalach. 100 kilopaskali to mniej więcej ciśnienie atmosferyczne panujące na powierzchni wody. Wraz ze zwiększeniem głębokości zanurzenia łodzi podwodnej rośnie też ciśnienie hydrostatyczne. Tego typu głębokościomierz był montowany w przeszłości na niemieckich U-botach podczas II wojny światowej. Ten przedstawiony posiada zakres pomiarowy do 200 metrów głębokości, czyli na większej głębokości
łódź podwodna z tego okresu mogłaby zostać rozerwana przez wzrastające wraz z głębokością ciśnienie. Na głębokości 200 metrów ciśnienie to około 2000 kilopaskali, czyli jest 20-krotnie większe od atmosferycznego. Po uszkodzeniu głębokościomierza, aby dowiedzieć się, jak głęboko znajduje się łódź podwodna, posłużył się wykresem zależności ciśnienia od wysokości słupa cieczy. Widać jest, że przy ciśnieniu 5500 kilopaskala łódź podwodna musi być na głębokości około 550 metrów. Oczywiście przy założeniu stałej wartości gęstości wody i przyspieszenia ziemskiego. Przed chwilą posłużyłem się określeniem wysokości słupa wody. Czyżby to oznaczało, że to nie głębokość jest ważna, a wysokość słupa wody? A i owszem. Bardzo często chcemy właśnie zwiększyć ciśnienie docierającej gdzieś wody, a najprostszym sposobem na zwiększenie ciśnienia jest stworzenie wysokiego słupa wody. Ciśnienie hydrostatyczne jest wykorzystywane we wieżach wodnych, których celem, raczej w przeszłości niż w ówczesnym świecie, było zapewnienie odpowiedniego ciśnienia w rurach i doprowadzenie tej wody do odbiorców. Wodę wpompowywało się na dużą wysokość do wieży wodnej, tworząc w ten sposób odpowiednie ciśnienie, zgodnie z równaniem hydrostatycznym. Aby wieża działała, jej wysokość musi być wyższa niż wysokość budynków. Ciśnienie wody w kranie, w budynku, zależy od różnicy pomiędzy wysokością wody w wieży, a wysokością, na jaką wodę należy doprowadzić do budynku. Im różnica tych wysokości większa, tym większe ciśnienie panujące w rurach. Pewnie u niektórych z Was w głowie pojawił się pewien zgrzyt. Z jednej strony mieliśmy łódź podwodną zanurzoną na głębokość 100 metrów w oceanie, gdzie tej wody jest ogrom i cała masa wody nad łodzią na nią naciska, a z drugiej strony mówię o wieży wodnej, gdzie tej wody jest stosunkowo mało i niby też gdyby wieża miała wysokość 100 metrów, to powinna wytwarzać takie samo ciśnienie jak ocean na łódź podwodną. Jest to na pewien sposób dziwne i pierwszym badaczom tego zjawiska wydawało się paradoksem. Otóż w tym paradoksie hydrostatycznym chodzi o to, że nie jest ważne, jaka masa wody znajduje się ponad nami, liczy się wyłącznie wysokość słupa tej wody i powierzchnia, na którą naciska. Jeśli powierzchnia jest identyczna jak w tych czterech przedstawionych naczyniach, to parcie wywierane na ich dno jest jednakowe. Z ciśnieniem hydrostatycznym wiąże się też inne pojęcie, które bardzo często słyszymy w programach telewizyjnych poświęconych pogodzie. Jest to ciśnienie atmosferyczne. Najłatwiej można by powiedzieć, że jest ono tym samym co ciśnienie hydrostatyczne, tyle że zamiast wody mamy powietrze. Oznacza to, że ciśnienie atmosferyczne musi również zależeć od wysokości słupa powietrza nad naszymi głowami. Do pomiaru ciśnienia atmosferycznego nie będziemy używać manometru, bo ten, jak już wiemy, przy ciśnieniu atmosferycznym wskazuje 0. Do pomiaru ciśnienia użyjemy urządzenia zwanego barometrem. Podają ciśnienie w hektopaskalach, a jego zakres pomiarowy jest raczej niewielki. Wykonajmy pewien eksperyment. W tym celu udałem się na lotnisko, z którego wystartuję samolotem. To rosyjska maszyna zwana Su-25T. Na pokładzie samolotu w niezahermetyzowanej kabinie umieściłem barometr o ciut większym zakresie pomiarowym. W każdym samolocie możemy też znaleźć wysokościomierz barometryczny, który służy do pomiaru wysokości za pomocą ciśnienia atmosferycznego panującego na danej wysokości. Zobaczmy, co się stanie z aktualnym odczytem na barometrze, gdy będę zwiększał wysokość samolotu. Do kompletu informacji dorzucę też wykres zależności ciśnienia atmosferycznego od wysokości. Przepraszam za kiepską jakość nagrania, ale mój operator kamery posiadał jakiś tani chiński sprzęt z AliAli. Oczywiście zgodnie z przewidywaniami, wraz ze wzrostem wysokości maleje ciśnienie atmosferyczne. Podobnie jakby to wyglądało z ciśnieniem hydrostatycznym. Tam też przecież gdybyśmy wynurzali się z wody, to ciśnienie hydrostatyczne by malało. Wygląda więc na to, że my niejako chodzimy po dnie zbiornika wypełnionego powietrzem, z którego by wydostać się na zewnątrz, potrzebujemy samolotu. A jeśli oznacza to, że samolot wcale nie lata, a pływa w powietrzu, przeprowadzony eksperyment z dronem przy braku powietrza powoduje to, że dron nie może unieść się z podłoża, ponieważ śmigła działają niczym śruba w łodzi i nie mają się od czego odepchnąć.
Wracając do lotu, można zwrócić uwagę, że powstający wykres wcale nie jest liniowy i tworzy się pewne takie niewielkie wygięcie. Aby jednak opisać powód tego wygięcia, należy posiadać trochę więcej wiedzy, którą mam nadzieję nabędziecie w klasach wyższych. Na ten moment możemy jedynie skupić się na ładnym widoku, jaki towarzyszy nam podczas lotu. Ale żeby nie było zbyt pięknie, wróćmy na Ziemię, bo czeka nas zadanie do policzenia. Spróbujmy policzyć gęstość wody w basenie, jeśli ciśnienie hydrostatyczne na jego dnie, odczytane z manometru, wynosi 18 kPa, a wysokość słupa wody to 1,8 metra. Oczywiście, aby wykonać zadanie, zapiszemy dane i szukamy. Widzimy, że ciśnienie nie jest w jednostce podstawowej, ponieważ posiada przedrostek kilo. Pozbywamy się go, korzystając z tabeli przedrostków, chyba że już się nauczyliście, że kilo to 1000. Domnażam więc przez 1000 i otrzymuję ciśnienie wyrażone w jednostce pascal. Teraz zapisuję wzór na ciśnienie hydrostatyczne. Aby policzyć gęstość wody, muszę pozbyć się wszystkiego, co stoi przy literce D. Dzielę więc obustronnie przez G i H, otrzymując równanie. Teraz mogę je ładniej zapisać, że D jest równe P dzielone przez G i H. Podstawiam wartości liczbowe. Dla ułatwienia obliczeń przyspieszenie ziemskie przyjmę jako 10 N na kilogram. Znając życie, wy w szkole pewnie też tak robicie, więc nie chcę być gorszy od was. Otrzymuję wynik. Mogę jeszcze sprawdzić z danymi tablicowymi, czy wyszedł poprawnie i czy czasem nie jest to gęstość rtęci. Na szczęście nie. Na dzisiaj to już wszystko. To był kolejny długi odcinek. Za każdym razem staram się utworzyć je maksymalnie do 10 minut, ale jak widać nie wychodzi. To, co powinniście umieć z tego tematu, to czym jest ciśnienie hydrostatyczne, od czego zależy i jak je zmierzyć. Wiedzieć, jakich przyrządów używamy do pomiaru ciśnienia hydrostatycznego i atmosferycznego. Wiedzieć, jak zmienia się ciśnienie atmosferyczne wraz ze wzrostem wysokości. Podać jakieś przykłady doświadczeń, które mogłyby pokazać i zbadać to ciśnienie hydrostatyczne. Na koniec pozdrawiam wszystkich, którzy sobie tego życzyli w komentarzach, a tymczasem wracam do latania. Może gdzieś właśnie przelatuję nad waszymi głowami. Cześć!